A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2. Ustawimy sobie skróty klawiaturowe, tak troszeczkę inaczej, tak tutaj właśnie sobie patrzyłem. Troszeczkę inaczej, bo mi się niewygodnie załącza tego Berserkera. Ja bym sobie tutaj na tych dalekich F-ach najlepiej ustawił okrzyki. Zaczynamy od dowodzenia, później mogą być rozkazy, okrzyk bojowy na końcu. Okrzyk zwykły, okrzyk bojowy tutaj byśmy dali. Czyli by było to na koniec to. Portal pod F1, tak żeby było blisko tutaj. Jakby co to szybko go odpalę i szczupakiem się wrócimy do miasta. I tego Berserkara ja bym sobie pod F4 na przykład tutaj dał. Szał bitewny pod F3 niech będzie. O! I teraz będzie ok. Tu jakby co jest ten portal. Tylko na początku pewnie będę się mylił i jeszcze krzyczał tymi starymi skrótami tak z rozpędu. No ale zobaczymy. Dobra. Ostatnio sobie zrobiliśmy tutaj dym w zbroi chaosu, także jest nieźle. I dzisiaj wychodzimy na pustkowia. Już wróciliśmy do bojowego kapelusza unikatowego, czyli naszej wieśniaczej korony. Odporności na błyskawice 66, będzie 68 jak krzykniemy, będą te różne żuki z błyskawicami, także trzeba na to uważać. Mimo że odporność na błyskawice nie jest taka zła, to lepiej uważać. No właśnie, teraz muszę się przyzwyczaić do tych nowych skrótów. Ten okrzyk jest w porządku. No i co, pochodzimy sobie na spokojnie po tych pustyniach. Zgnilec, nie pamiętam, czy on miał jakąś odporność tak bazowo na obrażenia fizyczne. Koty chyba nie miały. Zgnilce nie jestem pewien. Nie wiem, czy czasami któraś odmiana żuków nie miała jakiejś odporności na obrażenia fizyczne, bo coś mi się kojarzy, że właśnie któraś odmiana żuków, nie wiem, czy czasami nie ta odmiana, która występuje w robaczym gnieździe, jak się boss pojawiał, to stosunkowo często generowało niewrażliwość na ataki fizyczne u takiego bossa, któregoś z tych żuków właśnie. Więc to może oznaczać, że bazowo on miał właśnie taką sporą odporność fizyczną już. No ale to wszystko jedno, damy sobie z tym wszystkim radę. Na spokojnie, tych much się trochę obawiam, bo one jednak mają takie skłonności jak duchy, czyli kumulują się w jednym miejscu i po prostu jak bijemy z berserkera takie muchy, to wszystkie mogą nas atakować, nie? Właśnie z jednego miejsca. One nie muszą siebie obchodzić, nie blokują się nawzajem. Tylko właśnie mogą się tak skumulować. Jest jakiś bosik, zaklęte błyskawice i spalenie many. No to będą mi spalać tymi błyskawicami tutaj. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Coś takie niemrawe te ptasiory, co? Gdzieś tam sobie odchodzą. Dobra, najemnik będzie brał błyskawice na kratę. A ja sobie tutaj na spokojnie... Otóż... Aha, to najemnik klątwę rzucił. No przecież on klątwę rzuca, nie? No przecież. A, w miarę dobrze idzie. Zwiększyliśmy troszeczkę celność ostatnio też, nie? Tak delikatnie zauważyliśmy, że wzrosła. Spokojnie. Zakręty, zimno lub widmowe uderzenie plus klątwa. Żadnego seryjnego strzału nie zaobserwowałem. Aury nie ma. Ciekawe, czy ma wyjątkową siłę, ale musimy zachować ostrożność tutaj. Bo jednak oszczepnicy, jak jesteśmy w ruchu i te obrażenia fizyczne w nas wchodzą, to nie jest takie wesołe. Spokojnie, procarz. No, ale widzę, że rozdzielili się. No to ich błąd. Co to tutaj? Nie, jakoś tutaj... Chyba jednak zaklęte zimno. Nie wyczuwam żadnej wyjątkowej siły tutaj. Auć, chociaż... Nie, zaklęty ogień, zaklęty zimno. Lepiej się odsunę. No to już, kurde, wiecie, jak jest klątwa nad głową, to z tymi zaklętymi ogniami lepiej uważać. Chociaż taki kot też za dużo życia nie ma, więc... No, ale... O, wiecie co? Bassinet. Chodzi o to, że szukamy jakiegoś lepszego hełmu dla najemnika. On ma tutaj ładną obronę w tym hełmie, więc nie narzekam, ale... Jakby jakaś odporność się trafiła... To tym bardziej bym nie narzekał, a nie mam zwoju żadnego. Musimy to wziąć.
Ponieważ mamy teraz sporo energii z wieśniaczej korony, więc ta mana tak szybko nie będzie schodzić. Więc manę zużyłem, kliknąłem sobie. Bassinet weźmiemy, no z tą klątwą tak chodzić nie bardzo, ale dobra, o dobra, zeszła. Idziemy do kamiennego grobowca? W kamiennym grobowcu chyba mumii wskrzeszających to jeszcze być... Ojejku, no właśnie się mylą tu. Mumii wskrzeszających chyba jeszcze być nie może, mi się wydaje. Jakbyśmy zahaczyli jakąś skrzyneczkę złotą, o tu jest taki fajny zakręt. Czy mogą być? Te szkielety wyglądają jakby były od tych mumii. No zaraz zobaczymy. Ale fajnie by było. Jeżeli tutaj na starcie się nie pojawi jakieś wielkie zagrożenie, to ja bym sobie chętnie po tym grobowcu pochodził i tę złotą skrzynkę przechwycił. Czemu by nie? Musimy szukać ciekawych przedmiotów, zwłaszcza jakiejś broni obuchowej, żeby chwycić w końcu w tę naszą drugą rękę zamiast tego obecnego magicznego przedmiotu, bo to taka lipa trochę z tym przedmiotem na tym etapie, co? Drugi akt hell, a ja chodzę z niebieską bronią w łapie. No ale nie ma łatwo. Dobra. Nie, te szkielety chyba bez wskrzeszacza sobie po prostu tak chodzą, te czarne. Mi się coś tak wydaje, że tu nie może być jeszcze tych mumii wskrzeszających. Kolejne szkielety. Oho, jakiś bosik. Z błyskawicami, czyli to, na co mamy troszeczkę tam mniejszą odporność. Ale to nic takiego strasznego, to tylko szkielet. Nie zasysamy co prawda z niego życia. No tak się jakiś czas temu zastanawiałem, gdzie my mamy to zasysanie tam. Zauważyłem tylko w pasku, no ale przecież mamy jeszcze w rękawiczkach, mamy w pierścionku, no nie? No dużo tutaj tego. Dam najemnikowi miksturkę. Chciałbym wybić te szkielety tutaj. O, no to teraz źle zrobiłem. Moment, żeby ich troszkę zdezorientować. Stracili najprawdopodobniej target ze mnie. Ajdź, nie to. Teraz będę się mylił z tymi skrótami na starcie. Spokojnie, spokojnie. Stracili target. Weźmy to pomalutku, rozpracujmy. Nie wiem, co ma ten drugi boss, który idzie, więc wolę ostrożnie do tego podejść. Zaraz tutaj... O, to są chyba sługusi od niego. Nawet na pewno, bo idą na sporym speedzie. Kościej to jest. A, blokują się ostro tymi tarczami. Może jeden z nich jakiegoś Storm Shielda trzyma. Znaczy Storm Shielda. No, tam widziałem bossa. Tego z tymi błyskawicami. To nie on, ale mało życia ma ten sługus. Mógłbym go dobić. Dobra, dobitet. Dobra, najemnik rzucił klątwę. Co to ma? Wyjątkowa siła, wyjątkowa szybkość, kamienna skóra. Okej. Ale nic strasznego tu nie robi. Wiecie co? Rzucę się na tego, tak jest. Tak czułem, że ten to padnie błyskawicznie. A propos szkieleta, który atakuje błyskawicami, tak? Możemy sobie tutaj... O, kask! Kask poleciał unikatowy. To jest przecież kradnij czaszka chyba. Ej. Z kamiennego grobowca. Przecież ja to będę nosił. Szukaliśmy hełmu dla najemnika. To gra powiedziała, no masz tutaj dla najemnika, nie? No to procek weźmie i założy sobie. No przecież to jest kask. A mówiłem niedawno o tej kradniczaszce, pamiętacie? No w końcu go zabiłem. Kamienna skóra plus blokowanie ładnie wytrzymał długo. Słuchajcie, no to jest bardzo ważny moment. Unikatowy kask. Ale wieśniacza korona dla najemnika to takie jest takie słabe trochę. Musimy nadal mu jakieś takie hełmy, no a wykonanie z demonii skóry. Czekaj, no przecież trzeba do miasta iść sobie to zidentyfikować szybko. Ale ja wam powiem, że początek tego drugiego aktu to nam naprawdę fajnie wychodzi. Ta zbrojka chaotyczna, znaczy zbroja chaosu, zrobiliśmy tego Nefluma w niej. Teraz kask.
No, okradniczaszka, dobrze. O, jeszcze szansa na przedmioty 30%, 219 obrony, wykradanie życia i many. Szybsze odzyskiwanie równowagi, szybkość ataku to miało zwiększoną, no przecież. Idealne poddruzgocące uderzenie. Dobra, słuchajcie, to jest taka fajna kradniczaszka. Szkoda, że życie nam spadnie i tak dalej, no ale... Ale poza tym to nie szkoda. Więc kradniczaszka... Kurde, slota chyba w niej zrobimy, co? Przecież jaka jest szansa, że mi w tej serii coś lepszego na głowę wypadnie? Znaczy, zawsze tam może, no ale... Mamy orta w sumie, moglibyśmy... I znowu bym na orta polował, byśmy wymaksowali błyskawice. Nie, no, na razie slota nie, muszę to znowu przemyśleć sobie. Kurde, z tym najemnikiem... Nie działa na niego ta energia, ta żywotność, to, te umiejętności działają, okej? Ale obrona mu spadnie. Tylko to, żeby troszkę lepszą aurę dawał. No nie wiem, jakoś nie, no mi się to w ogóle dla najemnika nie widzi, wiecie? Ja to sprzedam. Już wolę tę dużo większą obronę, którą ma obecnie w tym hełmie swoim. Żeby ta żywotność na niego działała, no to wtedy by sobie wywalił tego życia ładnie, dużo i by było super, a tak to... Nie, nie. Czyli pozbywamy się w tym momencie wieśniaczej korony, proszę ja was. Co to jest tutaj? 35 tysięcy, dobrze. Kradnij! To teraz to wykradanie zdrowia mamy. Patrzcie. 7% plus 3 to jest 10. Tu miałem gdzieś? Gdzieś miałem? Aha, miałem w tym poprzednim pierścionku, dobra. A nie, mam tutaj. Jest życie 13. 13 i tutaj było 5, czyli mamy 18%, bardzo dużo. Czyli stanowczo nie możemy w tego berserkera więcej punktów ładować, bo jak zamienia fizyczne na manę właśnie, to zastosanie go, że i działa. Dobra, jest kradniczaszka, dużo fioletowych mikstur. Wiecie co, za dużo tych fioletowych, muszę znowu je zacząć zostawiać. Nie mamy na razie w planach nic do transmutacji tutaj, więc sobie na luzie będę zostawiać. Deponujemy kasę. Mamy limit tutaj. Zbieramy już tutaj. Znaczy jakoś nie będę może na maksa zbierał. Uzbieram trochę, tak powiedzmy, nie wiem, z 200 tysięcy i sobie pójdziemy na hazard. Tam z 2-3 pierścionki kupimy, może jakiś żółty fajny wpadnie, nie? Także mamy przełomik taki tutaj. Dużo szkieletów chodzi, więc to zasysanie i tak nie będzie działać. Weźmy może sobie... Z dwie many, mimo wszystko. No, ale to mi się podoba. Kamienny grobowiec, zapamiętajcie. Chodźcie zawsze do kamiennego grobowca. Tu lecą kradniczaszki. Masowo, na pewno. No, dobra, będę zbierał tutaj te many. Najwyżej szybko ją wypijemy. Wzmocnienie sobie wezmę, identyfikację. O, od razu zidentyfikujemy. No nie. Nie wiem, czy to 10% przełamało nam próg szybkości ataku w tym szale bitewnym. Sprawdzę sobie tam przy okazji. Na pewno nie teraz będę sprawdzał, ale tam ogólnie sprawdzę. Jak to będzie... A, nie dostał okrzyków, jak stał za ścianką. Jak on ucieka przed tymi okrzykami? On stanowczo nie lubi, jak ja na niego krzyczę. No dobra, chodźmy na ten poziom drugi, szukamy tej skrzynki złotej przede wszystkim. Spokojnie, bo tu jest początek, więc może coś na nas od razu wylecieć groźnego. Są szkielety tym razem takie trujące. Nie chcę za bardzo za nimi chodzić. Ten odrzut tutaj jest taki troszeczkę mało wskazany teraz. Będziemy odrzucać w kierunku zbadanych obszarów, czyli tutaj. Trucizny bardziej będą działały na najemnika, bo on ma mniejszą odporność. No, widzę, że już mu to życie schodzi. Te żółki chyba mają jakąś odporność na te fizyczne obrażenia jednak. Żółk wojownik. Tam najemnikowi fioletową małą. I czerwoną. No ale dobra, tam trujące szkielety to nie jest nic strasznego. To są obrażenia rozłożone w czasie. Także żaden wielki problem. Możemy sobie z nimi tutaj walczyć. Wielki miecz. Ale kamienny grobowiec fajny, co?
Od dzisiaj zawsze będę chodził do kamiennego grobowca. Dobra. A, kościoje są cały czas. I żuki. Chyba pomożemy najemnikowi, zwłaszcza, że z nich tutaj możemy wykradać sobie to życie. Dam mu jeszcze jedną fioletową. No, ale troszkę trzeba ich tutaj prać, co? Ale to nic. Jest kradnij czaszka, to się liczy. To jest... A, coś mnie tutaj spowalnia, przepraszam. A, tu jest Bosior! Przepraszam, gdzie on, co on się teleportował? Dobra, dam najemnikowi. Zaklęty ogień, zaklęty zimno znowu. A to tylko szkielet, to spokojnie. Nic nam nie zrobi. Nie bójcie się nigdy szkieletów. No chyba, że to są te szkielety z Sanktuarium Chaosu. Ci rycerze zagłady i tak dalej, to są też nieumarli, to są szkielety jak najbardziej takie chodzące. Kurde, no nie chcę wydawać kasy na wskrzeszenie. A, dobra, jest tutaj jakaś miksturka, ale musimy iść. No te trucizny to jednak tutaj... Dobry wieczór. Sieją takie małe... Znaczy może nie spustoszenie, ale... Dobry wieczór. Spustoszenie w naszych punktach życia. I w punktach życia najemnika. Zdobywcze rękawice sposobności. Korbal rzezi. Dobra, nie, musimy tutaj, uzupełnimy te miksturki. No, mana właśnie, za bardzo nie schodzi. Weźmy sobie więcej tych mikstur z życiem. I proszę ja was, idziemy szukać jeszcze czegoś ciekawego w tym kamiennym grobowcu. Coś czuję, że jeszcze nam coś fajnego tu wypadnie. Niekoniecznie dla nas, ale coś interesującego. Godnego zidentyfikowania. Może jakiś żółty hełm dla najemnika fajny? Albo dla mnie to najemnik by dostał kradnij czaszkę. On też może korzystać z tego zasysania życia na przykład. I to się bardzo często stosuje. Jak się robi buildy różnego typu. O, antidotum. Topaz ze skazą, to nie. Najemnik, chcesz antidotum? Masz. Ze mnie zeszła ta trucizna, nie wiem, czy tam z niego też zeszła. Chodźmy sobie tutaj. Oho, układ charakterystyczny tylko dla kamiennego grobowca, kojarzycie to? Takie sarkofagi. Znaczy, sarkofagi są ogólnie w różnych grobowcach, ale chodzi o to, że one są tak specyficznie ułożone tutaj, w takiej komnacie unikalnej. Czyli tutaj na pewno nie będzie złotej skrzynki, ale właśnie jest taka specyficzna, taki specyficzny obszar. Na tym poziomie drugim. Jak chciałem kiedyś quizy z Diablo robić, pamiętam. Takie sobie różne pytanka wymyślałem. Wiele pytań zawierało screeny. O, patrzcie, diabelska gwiazda. Tylko, że to wolne jest. Wezmę to na razie. Robiłem różne screeny i właśnie jedno z pytań miało być takie, że miałem dać screen, o właśnie. Taki z tej lokacji, żeby było widać te sarkofagi. I by było pytanie właśnie, co to, gdzie ta lokacja jest w Diablo, no nie? Rzadko kto chodzi do kamiennego grobowca i tak naprawdę dla niektórych osób mogłoby to być problematyczne. Takie dziwne sarkofagi, o co chodzi? Akarańska rodela, Bechter. Ale Bechter drugopoziomowy, jeden slocik. Ciekawe, za ile można sprzedać taką, ale nie. Raczej nie drogo. Mimo, że to trzeciopoziomowe. No i znowu mi się myli. Najemnik tu się załapał przez ten murek? Myślicie, przechodzi okrzyk? Chwila. Nie przechodzi. Znaczy, najemnik wolałbym, żeby się chyba nie zbagował, chociaż... No, wolałbym, żeby się nie zbagował. Berserkerem nie będziemy bić, idziemy szukać tej skrzynki złotej. Pójdziemy sobie tutaj we prawo. No, są skarabeusze, żuk wojownik. Ale mamy kradnij czaszkę fajną. Co my tu mamy? Idą jakieś szkaleciki. Okej. Szkaleciki z tarczami znowu i z kosami.
te trojące tu są. O, o, o! Jakiś bosior. Dobra, spokojnie, wycofajmy się. Pomalutku, procek, pomalutku. Nie pali się. O, się wraca. Dobrze. Taki cwańszy jakiś. Dajdź. Dobra, dobra, dobra. A, najemnik. Trzymaj się, chłopcze. Trzymaj się, damy radę. Oni też trują tak z łapy chyba, nie? Tam mu jeszcze jedną miksturkę. Nadgnity. Nie wiem, czy oni mają jakąś odporność na fizyczne. Ale widzimy już, że jakieś mrożenie tu będzie miał boss. Takie trochę smutne. Dobra, weźmy go do ściany tutaj dajmy. Teraz tego już trzech mniej. Najemnik wlazł w truciznę. Przeklęty zima, okej. Chyba wyjątkowa siła tam była, co? O, najemnik rzucił klątwę, wykorzystajmy to, rzucam się na niego od razu, tak, zaklęta, dobra, nic strasznego. Nic strasznego, klątwa zeszła, fajnie by było go dobić. No, runiczna laska, to trzeba na sprzedaż wziąć, skoro mamy uskuteczniać hazard. To runiczna laska, proszę ja was. Jak najbardziej do wzięcia, do zidentyfikowania. To jest stała ośmioslotowa, dobrze pamiętałem. Meteor. Plus jeden. Jak na 8 slotów, plus jeden do meteor. Meteor 24 poziom, tam kilka tysiaków powinno wpaść. Niech będzie coś tutaj, jakieś coś tu jest fajnego. Sługusów trzeba zabić, bo to sporo expa jest w miarę. Się długo ta trucizna na nim utrzymuje, no. No, jeżeli chodzi o te mumie takie, które zostawiają po sobie opary trucizny, to ten najemnik będzie miał z tym spore problemy w tym drugim akcie. Tak to bywa, kurde, chyba krzyknę na nie. Mają to z powodu... O! Najemnik pierwszy zabił swojego, nie? No. Zrobiliśmy mu tę fajną broń, apnęliśmy na drugi poziom. Także teraz kozaczy tutaj najemnik też ładnie. Hydrze ostrze. Kurde, miecze wypadają. Ale to wolne jest hydrze ostrze. A tak, żeby tylko zobaczyć, wymaga na zręczność 105. No fajne rzeczy. Normalnie jak na jakimś Areasie 85, ale to nie jest Areas. Ej, no zejdzie z niego ta trutka, czy nie zejdzie? Mogłaby zejść. Pyk. Oho, idzie bosior kolejny. A z najemnika nie zeszła truta wciąż. Ja sobie tutaj krzyknę. Jak oni go klepią? Chwila, chwila, coś tutaj... Dobra. Osłabiłem ich trochę. Tą trutą go zjeżdżają. To jest takie upierdliwe. Dobra, jakiegoś tutaj zabiłem. Nie, musimy to... Musimy na spokojnie się odtruć. Znaczy najemnika odtruć, bo to jest... 35 tysięcy, patrzcie. A to te szczeliny chyba tak wycenili, co? Te ładunki. Bo za jeden do meteoru to na pewno by tyle nie było. No dobrze, no idzie ta kasa tutaj. Podoba mi się, ale naprawa już nie jest taka droga za tego Nefluma. Jednak za te zbroje to buliliśmy naprawdę ostro za naprawę. No, dobrze, dobrze, że teraz ona poszła dla najemnika. Najemnik tak z niej korzysta, że jej nie psuje. Także jest okej. Sobie wziąłem te antidota. Dobra, idziemy ich rozpracować pomału. Dam mu miksturkę. Dobra, dwóch padło. Jakieś błyskawice tutaj wyczuwam. Stanę w środku, ja mam teraz dużą obronę też. Odporność na magię, tak? Tego trzeba zabić, czarnego. Bo mało życia ma, jak on się blokuje.
Okej. No, to było dosyć kłopotliwe. Niby zwykłe szkieletki, ale już zaraz zgarniemy złotą skrzynkę. To był taki strażnik złotej skrzyni. Rogaty hełm, to nie ma co sprawdzać nawet. Mikstura many, uzupełniamy leczenie najemnika. Odtrujemy, chociaż teraz ma tę słabszą truciznę, te od tych szkieletowych. O właśnie tych, kurde, kolejny. Dobra, to jest aura zmniejszająca odporności. Tam zmniejszenie odporności na trucizny takie straszne nie jest, ale miejmy nadzieję, że jeszcze nie będzie miał zaklętego czegoś ten boss. Dlatego trzeba załatwić. Nie zamraża tymi pociskami, to znak, że nie ma zaklętego zimna na pewno, bosior. Dobra. Trzeba go szybko zabić. Trzeba mu tę aurę wyłączyć. Kamienną skórę mu dali. No, trucizna. Niby patrzcie. A nie, to przecież tylko te. No właśnie, przecież te elementarne tylko zdejmuje. Luzik. No przecież. To jest ten. To jest przekonanie. Paladyna. To tylko zmniejsza właśnie odporności elementarne. Także jeżeli chodzi o te szkielety, to słabe kombo sobie zrobiły w drzewku. Pewnie źle doczytały na necie i myślały, że jak boss weźmie taką aurę przekonania, to będą mogły tymi truciznami lepiej prać, a to lipa, się pomyliły. Uwaga, pyk. O, brunatna zbroja, ale to no fajnie by było wziąć, sprzedać, bo przecież zbieramy kasę na hazard, tak? No przecież będzie hazard. O, jest nawet miejsce, dobra, to bierzemy. Buty, to nie. Odtruł się, dobra. On już tutaj będzie się pomalutku regenerował. A, ostatecznie masz tu. Dobra, mamy złotą skrzynkę z kamiennego grobowca. A ponieważ zrobiliśmy ten kamienny grobowiec, to co mieliśmy w nim zrobić, czyli wzięliśmy złotą skrzynkę, przy okazji cały poziom drugi obeszliśmy, to tutaj sobie zakończymy odcinek. W następnym odcinku będziemy szli dalej po pustyniach, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.